Analiza weekendowa, spółki z indeksu WIG20, tu już tradycyjnie rozpoczynamy od KGHM-u, który w tym tygodniu wyrysował na wykresie tygodniowym świecę pinbar. Jest tutaj co prawda dość wyraźny też ten górny cień, ale zdecydowanie ponad dwukrotnie wyższy jest, dłuższy jest dolny cień. Mamy zatem wyraźnie pinbara testującego dolne ograniczenie strefy oporu, w którą wszedł już 3 czy 4 tygodnie temu. Jak widzimy, minimum tej świecy zbiega się tutaj z cenami zamknięcia tego tutaj szczytu. W związku z tym jest to według mnie wskazanie na to, że rynek mimo wszystko będzie próbował na tych akcjach dalej wykonywać ruch wzrostowy. Oczywiście to zagrożenie jest, bo tak jak powiedziałem, dla tego wzrostu, tak jak już mówiłem, tydzień i dwa tygodnie temu KGHM tu w tym ruchu nie zdołał wybić overbalansu, co się stało na jakiś tam, powiedzmy, czy na indeksie, czy czekolwiek. Tu nie zdołał wybić tego balansu, ale z drugiej strony mamy układ 5-3 i tutaj jest potrzebna co najmniej piątka, moim zdaniem chociażby na krótki czas wybijająca ten poziom szczytu, a więc docelowo widziałbym co najmniej dojście do tych 90 zł, jeśli chodzi o ten wykres tygodniowy. Patrząc na wykres dzienny, tu również sytuacja dobrze wygląda, a powiedziałbym, że nawet i troszkę lepiej wygląda niż na tygodniowym, to znaczy się w tym sensie, że mamy wyraźny ruch wzrostowy, który jest już impulsem. On wybił, tu była największa, spójrzmy na to z tej perspektywy, tutaj był ten ruch i teraz wybił się powyżej tego szczytu, a więc jest już ten nowy szczyt, a więc układ ewentualnie A, B, C w postaci korekty prostej mamy, że tak powiem, możliwy. Teraz cała ta konsolidacja w postaci korekty tutaj również prostej osiągnęła poziom tej tutaj korekty, a więc overbalance został zachowany i zobaczmy, jaki powstał tu pinbar, jaki został tutaj wygenerowany pinbar. Teraz on być może będzie jeszcze testowany. Nie powstał on całkowicie w jakimś, nazwijmy to, dziwnym miejscu. Mamy tu moim zdaniem układ wskazujący na możliwość, bardzo duże prawdopodobieństwo wyjścia na mimo wszystko nowy szczyt, czyli podążania w tym kierunku tych 90 zł, z racji chociażby tego, że ten cień nie wybił tutaj tego minimum, a więc mamy pewien taki rodzaj układu podążania ceny w trendzie. Więc KGHM moim zdaniem spadkiem jeszcze nie straszy, a ba, raczej wskazane są nowe tutaj szczyty na tym PKO za chwilę. Najpierw teraz PKN. PKN w ujęciu tygodniowym w tym tygodniu dokonał ruchu jak gdyby spadku korekcyjnego i rynek wybronił ten spadek. W efekcie powstał pinbar z wyraźnym dolnym cieniem, co prawda z czarnym korpusem, ale pinbar wskazujący na możliwość tego, że po tym pierwszym ruchu wzrostowym mieliśmy jakąś korektę ABC i teraz rynek podąża co najmniej gdzieś tu w te granice, moim zdaniem co najmniej, a jak wiemy z analizy, którą zamieściłem parę dni temu na blogu, jest możliwość i większego ruchu. Spójrzmy na wykres dzienny. W tamtej analizie zaznaczałem wyraźnie, że ewentualne zejście do okolic około 64 zł i pojawienie się jakiegoś takiego, no powiedzmy, czy sygnału świecowego, no w każdym razie sygnału kupna, będzie z punktu technicznego bardzo dobrą okazją do dokonania zakupu w celu podążania z tą ceną. No mimo wszystko, bo tu musimy spojrzeć na ten szerszy układ, mimo wszystko w rejony co najmniej tych 70 zł, a moim zdaniem i wybicia tego. I spójrzmy, co się stało. Nastąpiło zejście do tej strefy, która jest również zamieszczona w tamtej analizie. Powstał układ czarna świeca, ale z wyraźnym dolnym cieniem, następnie biała świeca w ramach korpusu tego czarnego, czyli tak zwany inside bar. Specjalnie mówię tutaj inside bar, a nie harami, ponieważ no, jestem, że tak powiem, przewrażliwiony na temat używania nazw formacji świecowych odwracających trend po tak krótkim spadku, właściwie jednoświecowym, czy jedno, czy dwuświecowym, tak? Po jakimś ruchu większym, oczywiście formacja to jest. Natomiast tu określiłbym to jako inside bar, który został potwierdzony na wzrosty, ponieważ w piątek
przy samym spadku giełdy cena akcji PKN-u urosła i powstała biała świeca wybijająca tutaj ten inside mark. W związku z tym jak najbardziej mamy układ, gdzie, tak jak mówiłem, zejście do poziomu tego tutaj przedostatniego dołka, czyli tak zwana formacja korony z wybiciem tutaj tego szczytu, czyli mamy wyższy szczyt, mamy tu już wyższy szczyt, czyli ten układ jak gdyby prospadkowy został przełamany przez wyższy szczyt, cofnięcie. Moim zdaniem PKN jest gotowy do tego, aby wybijać, ustanawiać nowy szczyt. To bardzo krótko, bo cały czas aktualna jest ta analiza, którą zamieściłem kilka dni temu, więc jak ktoś byłby tą spółką bardziej zainteresowany, to zapraszam cofnąć się dosłownie kilka wpisów i można to obejrzeć i przeczytać. Kolejne to już spółki finansowe, no i tutaj zacznijmy od PKO SA, który no niestety w tym tygodniu wykonał czarną świecę, która jest znowu jak gdyby tworzy z tą białą inside bar, czyli jest w ramach, no i teraz będziemy czekali na wybicie, te tygodniowe wybicie w cenach zamknięcia, czy tych górnych cieni, czy tych dolnych cieni. Jeśli spojrzymy na wykres dzienny, no to tutaj sytuacja jak gdyby delikatnie jest, no powiedzmy sobie, faworyzuje może mimo wszystko wybicie górą tamtej formacji inside bar, aczkolwiek no nie do końca tak to wszystko jest jasne, ponieważ tak, patrząc ze względu na przedostatnią korektę, to ona tak naprawdę miała miejsce tu. Rynek po wzrostach nie doszedł, nie wybił tego, czyli nie mamy nowego szczytu. Ba, przeciwnie, zatrzymał się na strefie oporu i dwukrotnie uderzając z nią, cofnął się, wyraźnie się cofnął. Teraz będziemy oczekiwali tego, co nam pokazuje wykres dzienny, a więc jak będzie wyglądała kwestia dotycząca poziomu około 125 zł, ponieważ tu, w tym jak gdyby krótszym przedziale czasowym jest możliwość i duże prawdopodobieństwo, bym powiedział nawet, powstania formacji, tak zwanej formacji korony. Pamiętajmy o tym, że tutaj na podwójnym dołku mieliśmy dwa pin bary, a ten ruch na obecną chwilę jest tylko na razie ruchem powrotnym do wybitej linii szyi tego podwójnego dołka. Oczywiście mówię, minusem tutaj jest fakt, iż nie doszło do pokonania tej chociażby jakiejś chwilowej, pokonania tego poziomu, tej strefy tutaj umiejscowionej w okolicach około 134 zł. Mamy zatem tutaj cały czas jakiś trend spadkowy i oczywiście tutaj ten róg jest pokazany, że geometria działa w większym wymiarze, a natomiast prawda jest taka, że w tej chwili tu mamy największą korektę, tak? Tu mamy największą korektę, ponieważ tu można powiedzieć spadek był, najpierw tu się otworzyła cena, potem ruch poszedł tutaj, a więc tu jest ta korekta. Jeżeli teraz właśnie patrzymy na ten układ, to mamy ruch tu wzrostowy, tu mamy korektę A, B, C i tu mamy według mnie, ja tak osobiście stawiam na to, że tu mamy jakiś pierwszy ruch w ramach jakiegoś mniejszego impulsu, korekta i potem następnie po zakończeniu tej korekty z dużym prawdopodobieństwem właśnie gdzieś w tych rejonach 125 zł, a więc niewiele niżej, ruch na tutaj na nowy szczyt, wybicie, próba ponownego co najmniej ataku na 135 i myślę, że mogłaby być ona udana. PKO BP, tutaj dojście, wyraźne dojście do silnej strefy oporu na wykresie tygodniowym, no i czarna świeca. Nie mamy tutaj oczywiście żadnej formacji, jeśli chodzi o układ tygodniowy, bo mamy tutaj wyraźną białą świecę, która jest no znacznie, znacznie większa niż dwa razy ta czarna świeca, więc ruch, jak gdyby ten czarnej świecy nie wybił nawet połowy tego korpusu, bo jak widzimy doszedł tutaj do strefy, między innymi do której doszło odbicie po Brexicie, tak bym to określił. Spójrzmy zatem na wykres dzienny, jak to wygląda. No, na wykresie dziennym mamy tutaj układ, gdzie po dojściu do silnej strefy, bo oczywiście to ona, tak jak na tygodniowym, to jest w tej chwili ta najsilniejsza strefa oporu, wyznaczająca jak gdyby też linię szyi podwójnego dołka ewentualnie w tym szerszym terenie.
terminie. Mamy wyraźny podwójny szczyt, wybicie tego jest ten ruch spadkowy. Ten ruch widać przebił tutaj kolejną strefę oporu, a zatem moim zdaniem podąża do tego wsparcia, które w tej chwili tak naprawdę jest najistotniejsze, mianowicie tu do poziomu 125 zł. Przypomnę, że to właśnie to było najważniejsze wsparcie, kiedy ruszał PKO, ruszało od dołu, tworząc głowę z ramionami. Wynikało to właśnie tutaj z tych szczytu, jak i również z faktu, że otwarcie tutaj świecy było na tej strefie wybicie, a Brexit spowodował zejście z powrotem poniżej. W związku z tym to była najsilniejsza, ta pierwsza strefa oporu. Ona została wybita no elegancko, tak jak się strefy powinno wybijać, ale górny cień wskazywał również na to, że no jest to, po takich świecach zawsze można oczekiwać korekty, tu rynek jeszcze poszedł i moim zdaniem on teraz podąża w kierunku 25 zł, na których to co najmniej powinna nastąpić reakcja wzrostowa. Jeżeli miałby być ten trend wzrostowy zachowany, tutaj trend wzrostowy, ten tutaj wzrost zachowany, to ta reakcja wzrostowa na poziomie 25 zł, który moim zdaniem powinna mieć no, na 99% miejsca, a jej brak może świadczyć faktycznie o wielkiej słabości, ale jeżeli tu będzie ta reakcja, to ona teoretycznie ma również znowu potem znowu szansę na ruch wybijający tą strefę oporu, w tej chwili najistotniejszą dla akcji PKO BP. No i na koniec PZU, który na razie, no nie chce wykazywać żadnych pozytywnych odznak. Tu widzimy jakiś wzrost, dojście do strefy, odbicie, ale nie mamy wybicia nowego dołka, na którym, przypomnę, na podwójnym, tym taki podwójny dołek jakby tu się utworzył, mamy formację harami, no i ten minimum tego dużego cienia z tej świecy tutaj szpulki. Zatem przejdźmy może na wykres dzienny. O! I tutaj mamy ruch wzrostowy, który no mimo wszystko mógłby być impulsem. Mamy korektę A, B, C. No i teraz pytanie właśnie, bo tak jak już wspominałem wcześniej, być może jest to A, B, C, ale jako A, B i teraz C. Zejście do 28, czyli takie delikatne naruszenie tych minimów. A być może już jest po zakończeniu korekty i mielibyśmy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, teraz A, B, C, czyli gdzieś tutaj w tych rejonach mniej więcej z tej strefy tu, o, moglibyśmy zakończyć ruch korekcyjny. Dopiero wybicie tutaj tego poziomu tak naprawdę no, zacznie nas zastanawiać, co z tym fantem dalej zrobić. To tyle, jeśli chodzi o spółki, a tak jednym zdaniem podsumowując, no to takie spółki jak KGHM, na pewno, ale ma bardzo wielkie szanse na dalszy wzrost. PKO, SA, w tym szerszym spojrzeniu, jak się weźmie, nawet w układzie dziennym, ale nieco takim szerszym spojrzeniu, również jak najbardziej wygląda to na korektę. PKO BP, tak samo. Pamiętajmy, że strefa na tym 25 została przejechana bez mrugnięcia oka, więc to jest coś, co no, na 99% powinno powstrzymać ewentualne dalsze jeszcze spadki. A więc większość PKN to samo, większość tych spółek ważących w indeksie WIG20, no tak jakby było w obszarze korekty, która jak się zakończy, powinien być ruch na nowe szczyty. No i to samo wynikało z samego indeksu, jak i tych indeksów MSCI. To tyle, jeśli chodzi o